Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku piątkowego programu informacyjnego. Czy Twój telefon z Androidem działa, jakby chciał i nie mógł? Yes! Może warto odinstalować kilka aplikacji. Firma AVG przygotowała raport z listą najbardziej zasobożernych, uruchamianych automatycznie i na żądanie. Warto wiedzieć, że Facebook, Snapchat czy Chaton Samsunga mogą poważnie zaszkodzić akumulatorowi i przesyłać dużo więcej danych niż wypada. Gra jednorazowa to niekoniecznie taka, w którą chce się zagrać tylko raz. Projekt One Life to sieciowa strzelanka z jednym tylko życiem dla każdego gracza, który ją kupi. Twórcy chcą, byśmy zżyli się ze swoimi postaciami i dbali o nie jako własną skórę, bo gdy postać zginie, no cóż, game over. Game over zaliczył też dyrektor CIA John Brennan, z którego skrzynki pocztowej wydobyte zostały prywatne wiadomości i sporo poufnych informacji. Informacje te oczywiście już znalazły się na Wikileaks. Wszystkiemu winna ta dzisiejsza młodzież. Otóż włamywacz chodzi jeszcze do liceum. Chcesz dostać od nas błyszczący, pachnący nowością czołg? Mamy dla Was 25 kolekcjonerskich edycji gry Armored Warfare. Kody dostaną zarejestrowani czytelnicy, którzy przetestują betę gry i opiszą swoje wrażenia w komentarzach. Więc pobierajcie i grajcie. 21 października 2015 roku wcale nie wyglądał jak w powrocie do przeszłości, no może jeśli nie liczyć najbardziej niepotrzebnego z wynalazków. Firma Nike rzeczywiście produkuje samowiążące się buty i wygląda na to, że wprowadzi je na rynek. Pierwsze 1500 par zostało sprzedanych już 4 lata temu na aukcji charytatywnej. Na Uniwersytecie Stanforda powstało coś dużo fajniejszego. Oto Martin. Samodzielny elektryczny DeLorean przeznaczony do driftingu. Jego oprogramowanie ma analizować zachowanie samochodu w czasie rzeczywistym i pokonywać ludzkich drifterów w zawodach. Jednak gdybym miała wybrać samochód dla siebie, jeździłabym tym. Toyota odtworzyła wymarzonego pick-upa Martiego i wprowadzi go na amerykański rynek już w przyszłym roku. Hi, I'm Jimmy Joe Stadler from Stadler Toyota. For over 130 years, Stadler's been a name you can trust. Starting in 1885. Spokojnie, nie zapomniałam o premierze Guitar Hero Live. Symulator gwiazdy rocka po 5 latach nieobecności powrócił i to w świetnym stylu. Nowa gitara z 6 przyciskami prezentuje się doskonale, a przed graczem będzie szaleć prawdziwa publiczność. To już wszystko na dziś. Zaglądajcie na dobre programy, oczywiście subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia za tydzień.